A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat, dnia 8 września 2022 roku. Królowa borykała się z problemami zdrowotnymi podczas ostatniego etapu swojego życia, doświadczając krótkotrwałej hospitalizacji w październiku ubiegłego roku. Ale na kilka godzin przed jej śmiercią, pałac Buckingham wydał oświadczenie po dalszej ocenie tego ranka. Lekarze królowej są zaniepokojeni stanem zdrowia jej wysokości i zalecają, aby pozostała pod nadzorem medycznym. Pałac dodał, że królowa czuje się komfortowo. BBC wkrótce przerwało swoje regularne programy. Członkowie parlamentu i dziennikarze przebrali się na czarno, aby odzwierciedlić ponure wiadomości o jej chorobie. Królowa Elżbieta II spędzała ostatnie chwile swojego życia pod opieką medyczną w swoim ulubionym miejscu, zamku Balmoral w Szkocji, gdzie ostatecznie zmarła. Jej rodzina, w tym obecny król Karol i jego małżonka Kamila, teraz królowa, dotarli do zamku w czwartek. Jack Royston, główny korespondent królewski Newsweeka, podał w programie The Royal Beat, że Karol dowiedział się o pogarszającym stanie zdrowia swojej matki krótko przed oficjalnym ogłoszeniem, jak podał Daily Mail w piątek. Royston dodał, że Jenna Bush Hager, amerykańska osobowość medialna, powiedziała mu, że miała przeprowadzić wywiad z Kamilą, kiedy usłyszeli kroki w korytarzu. Karol odebrał telefon. Nastała cisza. Poproszono ich o zachowanie spokoju. Następne, co pamięta, to Karol i Kamila wsiadający do helikoptera, relacjonował Royston, jak podaje Daily Mail. To było o 12:30, więc to było dokładnie wtedy, kiedy nam to powiedziano. Więc nie czekali. Nie dali Karolowi godziny czy dwóch, dodał Royston. Jedyna córka królowej Elżbiety II, księżniczka Anna, podzieliła się, że miała zaszczyt towarzyszyć swojej matce podczas ostatnich 24 godzin jej życia. W swoim hołdzie dla Insider księżniczka wyraziła, że było to dla niej wielkim zaszczytem i przywilejem. Książę William, książę Andrzej, książę Edward i Sophie, hrabina Wessex również udali się do zamku Balmoral. Książę Harry, mimo że przybył po śmierci królowej, również zdecydował się na podróż do Balmoral. Napisz w komentarzu królowa, a w zamian przypniemy ci serduszko. Dzień, w którym zmarła królowa Elżbieta II, był pełen dramatu. Starannie zaplanowane procedury pałacowe zostały uruchomione, a zamek Balmoral, który jest bardziej intymny niż pałac Buckingham czy zamek Windsor, stał się miejscem tych wydarzeń. To jeden z powodów, dla których zmarła królowa go tak kochała. Jego prywatne kwatery i oficjalne biura są blisko siebie, więc rano 8 września niewielu, jeśli w ogóle ktoś w Balmoral, byłby nieświadom dramatycznych wydarzeń, które rozgrywały się, kiedy życie królowej powoli zanikało. Dwa dni wcześniej, mocno opierając się na kiju, ale z tym znanym uśmiechem, mianowała swojego 15. i ostatniego brytyjskiego premiera Liz Truss. Ale ogłoszenie tuż po 18 następnego wieczoru, że królowa odłożyła wirtualne spotkanie Rady Prywatnej na Radę Lekarzy, było niepokojące. Nieuchronna śmierć suwerena jest poważną kwestią konstytucyjną, więc numer 10 zostałby natychmiast poinformowany o jej pogarszającym się stanie zdrowia. Simon Case, sekretarz gabinetu, został poinformowany o pogarszającym się stanie zdrowia królowej i przekazał tę informację Liz Truss. Premier, pracując późno nad swoim pierwszym kluczowym oświadczeniem energetycznym, zdawała sobie sprawę, że wszystko może zostać zdominowane przez te wydarzenia, jak podają źródła. Jeśli jakikolwiek personel Windsor miał wątpliwości co do powagi sytuacji, odjazd śmigłowca królewskiego z zamku Windsor o świcie, aby zabrać księcia Wally do łóżka swojej matki, z pewnością rozwiał te wątpliwości. Książę Karol dotarł do Balmoral krótko przed 10:30, a księżna Cornwalli dołączyła do niego nieco później. Według świadectwa zgonu, brytyjska monarchini zmarła z powodu podeszłego wieku.
Jednakże prawdziwa przyczyna śmierci królowej może być zupełnie inna niż pierwotnie przekazano. Te nieznane dotąd informacje ujrzały światło dzienne dzięki nadchodzącej biografii królowej autorstwa Charlesa Brandefa. Twórca tej książki podaje, że ostatnie 12 miesięcy życia królowej były dla niej ciężkim okresem. Słyszałem, że królowa cierpiała na ciężką formę szpiczaka, raka szpiku kostnego, co tłumaczyłoby jej zmęczenie, utratę masy ciała oraz trudności z chodzeniem, które były tematem wielu rozmów przez ostatni rok, napisał. Zaznaczył też, że choroba ta spowodowała u niej wielkie cierpienie. Objawy, które towarzyszyły królowej w ostatnich etapach jej życia, wydają się potwierdzić te relacje. Szpiczak zazwyczaj objawia się bólem kości, co skutkuje problemami z chodzeniem. Królowa Elżbieta II była nieugięta. Wykonywała swoje obowiązki, ilekroć jej zdrowie na to pozwalało. Pewnej damie dworu wyznała, że robi to dla swojego zmarłego męża, księcia Filipa. W książce autor przedstawia Elżbietę II jako niezłomną kobietę, która mimo bólu walczyła aż do końca. Walczyła do ostatka, nie rozpamiętywała swojego cierpienia, pisze. Biograf odnotowuje również okresy, kiedy królowa była zmuszona rezygnować z wykonywania swoich obowiązków, a nawet zostać hospitalizowana. To właśnie były skutki tej choroby. Szpiczak mnogi to przewlekła choroba układu krwiotwórczego. We wstępnej fazie choroba jest bezobjawowa, natomiast kolejne mogą prowadzić do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek, patologicznych złamań kości oraz niewydolności szpiku. Jej ostatnie godziny mogły być dosłownie dramatyczne, przez to lekarze od samego ranka wiedzieli, że jej stan będzie trudny w poprawie. Po odejściu królowej, król Karol III zarządził okres żałoby narodowej do dnia po pogrzebie, który zaplanował na 19 września 2022 roku. Pogrzeb ten był również dniem wolnym od pracy. Aż do tego dnia w całym Zjednoczonym Królestwie każdy miał możliwość złożenia kondolencji w specjalnie do tego przygotowanych księgach, zarówno fizycznie, jak i w wersji internetowej. Odbywały się też liczne msze za duszę zmarłej władczyni, a flagi na masztach zostały opuszczone do połowy wysokości. Wyjątek stanowiły dni 10 i 11 września, kiedy flagi zostały podniesione w związku z oficjalnym ogłoszeniem nowego króla. Ciało królowej 11 września zostało przetransportowane do pałacu Holyrood w Edynburgu, a następnie wystawione na publiczny widok w katedrze świętego Idziego, gdzie ludzie mogli złożyć hołd zmarłej. Wieczorem 13 września ciało królowej powróciło drogą lotniczą do Anglii, a następnie przewieziono je do pałacu Buckingham. Stąd następnego dnia poprowadzono je w wojskowej procesji do Westminster Hall, gdzie ponownie zostało wystawione publicznie aż do dnia pogrzebu. 19 września 2022 roku. O 10:44 trumna z ciałem Elżbiety II, umieszczona w wozie artyleryjskim ciągniętym przez marynarzy Royal Navy, została przewieziona do opactwa westminsterskiego na nabożeństwo żałobne z udziałem światowych przywódców. Po zakończonym nabożeństwie i dwuminutowej ciszy, żałobna procesja wyruszyła w ostatnią drogę ulicami Londynu. Trumna, przeniesiona do królewskiego karawanu, została przewieziona do zamku w Windsorze, gdzie rozpoczęły się kolejne ceremonie żałobne. W trakcie ceremonii insygnie królewskie zostały złożone na ołtarzu, a ciało Elżbiety II zostało sprowadzone do krypty przy dźwiękach lamentu granych przez królewskiego dudziarza. O godzinie 20:00, w obecności jedynie najbliższej rodziny, trumna z ciałem królowej została złożona do grobu obok jej rodziców i męża, księcia Filipa, którego ciało zostało tam przeniesione z kaplicy świętego Grzegorza, gdzie początkowo spoczywał po swojej śmierci w 2021 roku.